Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota myśl o pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. O ile pochwały, jakie wam dają, powinny wam się nie podobać, o tyle powinniście się radować z pochwał i z czci, jaką oddają drugim, i ze swej strony przyczynicie się do nich, ale bez udawania, o ile prawda wam pozwoli. Zazdrośni nie mogą znieść, kiedy chwalą drugich. Zdaje im się, że im to ubliża i dlatego starają się zręcznie wpuścić do rozmowy jakie słówko, zdolne osłabić pochwałę im dawaną. Nie róbcie tak nigdy, ale chwaląc bliźniego, chwalcie razem Pana za udzieloną łaskę i za cześć, jaka mu z niej jest oddawana. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.